plecionkę, a przypomniałem z osiemnastki, nie? Mhm. Bardzo mocna żyłka. Wybraliśmy się dzisiaj łowić kanie na grunt. Odstawiliśmy spinningi trochę na bok. Póki co skupiamy się na gruncie. Będziemy próbowali łowić kalenia na groch. Szymon tu ostatnio troszkę połowił. Dzisiaj my też chcemy spróbować. Jest nas trzech. Będziemy łowić na każdy po jednej wędce będzie miał. Ja będę obawiał napływ. Paweł z Szymonem będą od strony warkocza. Zobaczymy. Zanęcamy zaraz grochem. Zakładamy na haczyk i łowimy. Najmniejszy? No. Dwa najmniejsze jakie mam. Takie pod okiem akurat, nie? I tu masz, widzisz? Taka pipka jest. I ja tutaj wbijam w ten sposób, tak? Drugi zakładam trochę większy. Też w ten sposób. I grot tylko wystawiam. Tomek, jakiś komentarz może? Wszystko to. I kolejny dzień na rybach. No, poprzedniego dnia niestety nic nie złowiliśmy, było bardzo zimno. Pogoda się strasznie zmieniła, bez brania, nic, w ogóle nic się nie działo. Teraz przyjechaliśmy po południu, dzisiaj jest ciepło, fajnie, słońce świeci. Zobaczymy, może teraz nam się coś uda złowić. Malutki klenik. Ale jest. Taki klenik, ale cieszy. Wyczekany, tak jest. Pora już dosyć późna, ale dopiero się teraz ruszyły. Tak, zobaczymy, ale ładnie zapiął. Jakieś, widać, że brania już są, nie? Tak jest. No fajnie się zapiął, tak jak powinien. No, widzisz, zobacz, zielone ma w paszczy, czyli żeruje ryba, coś zbiera, nie? Mhm. Z dna. Obżera coś. O. Taki nieduży 20-centymetrowy klenik. Tak. Mamy kolejnego klenia na groch. I mi się udało zaciąć. Malutki też, taki jak Szymona. No myślę, że trochę większy. Wpisane. I ciągle. Ale już mamy prawie zmrok. Coś się ruszyło. Tak, coś się zaczęło dziać. O, mój mniejszy jeszcze niż dwóch. Ale i tak je cieszą.
Co się dzieje? W te wesenne klenie. Ale maluszek, ale zapięty w nożyczkach. Zobaczymy, może jak będzie jeszcze ciemniej, to w ogóle te większe zaczną brać. O, na to poczekamy liczymy. Jeszcze, nie? Na to liczymy. Taki kleniczek. Do wody, żeby reszty nie poszło. O, zimna woda jeszcze. Kolejnego klenia masz, Szymon. A ten już jest ładniejszy. No, ten ładny, trzyma się super. No. Do powierzchni wyszedł. O, ładny. Grubasek. Ten będzie z tych lepszych. Tak właśnie czekaliśmy. Tak jest. Ładnie wziął? No. Przygiął kija, fajnie. No, ale był nawet czas na reakcję, wiesz? Nie wziął tak energicznie, jak pozostałe. Fajny. Właśnie te większe tak biorą, nie tak... energicznie jak te małe, bardziej spokojnie, ale właśnie są większe. Ty to kręci jaś? Jaś. Jaś. Ładny jaźik. Właśnie branie mi nie pasowało pod klenia. Ale fajny, gruby. Takie będziemy łowić na spinning. No. Ale widzicie, że na grosz też takie biorą. Dokładnie. Jaś na groch. Fajny. To już taki 40 będzie. No, to już takie są fajne. Super jaś. Ładnie. Ale łyknął. Pięknie, zasą. O, będzie kurde problem go wyczepić. Masz haczyk? Dobra, mam. Poszło? Haczyk z paznokcia zaczepił. O, taki wiosenny jazik. Piękny wiosenny jazik. Dlatego mówię, że branie mi trochę nie pasowało, bo tak delikatnie przyginał szczytówkę, nie? A jazie właśnie tak biorą, fajnie zasysają sobie. Tutaj trochę tak jakby uderzony gdzieś. No, walnięty jest. Ewidentnie ma dziurę. Taką do środka. Zarośnięty. Dobra. Jazie też biorą na groch. Wypuszczamy, nie? Płyn i rośnie. Fajne wesenne łowienie. Siedzimy sobie. Wędki zarzucone. Groch zanęcony. Czekamy na fajne brania i na piękne grube rybki. Wesenne. Już coś się dzieje. Widać, że ryby żerują. Niedługo będzie trzeba się wybrać na spinning. I kolejne branie już ona. Ciekaw, kleń czy jaś? Podejrzewam, że kleń. Nie idzie do powierzchni, nie? No, to będzie kleń na 100%. Wędka się gnie. Ale mniejszy bądź ten jaźwy, co? No, myślę, że tak. Mniejszy. Przecież one dopiero przy brzegu zaczynają walczyć. Ale taki, myślę, około 30 cm. Tak. A też fajnie grubiutki. Ale dzisiaj coś się dzieje, co 5 minut jakieś branie. Coś się dzieje, dokładnie. Ale to też jest to, że główka jest już przykarmiona trochę grochem. I się trzymają tu. One już się trzymają tutaj na łowisku. O, taki klenior. Klenior. Odrzański. Na groch. Zobaczcie, przepięty ładnie. Jego, nie miał szans na zejście. Jego grubą wargę też jest właśnie ciężko przebić haczykiem. Jest bardzo twarda. No, widzisz, wyczepianie już nie jest takie proste. O. Taki kleniorek. Wraca. Nie rośnie. Będzie więcej dzisiaj mamusia, takich. Nie zabawa.
Kolejna ryba u Szymona. Skuteczność dzisiaj masz niezłą. No na razie 100%. 100% Kolejny klęk, podczas podciągania żyłki uderzył. To było huknięcie takie, że... Ty to klęk czy? Klęk, no. Patrz tutaj. Też ładnie zapięty. Przebita warga. Klęk. Pokaż go. Odrzęski klęnior. Też warga. Mały. Fajny sportowy klęk. Patrz co mają, żelone obżera. No, z kamieni. Z kamieni coś obżera, tak. Czyli ryba żeruje. No. Musimy go wypuszczyć. Płyn po dziadka. Ale nie tutaj. Tym razem z napływu niewielki jazik. Taki oto. 25 ma, nie? No, gdzieś tak będzie. Taki sobie jaś nieduży na groszek. Ale cieszy. Wypuszczamy jazia. Klenik będzie, nie? O, fajny. Na winkel pikerka. Na 12 gram. Fajny. No, większy niż twój, Szymon. Fajny, nie? Klenior. Dzisiaj największy ten. Ale zobacz. Tą samą wareczkę. No, ledwo wisi. Tak jak mówiłeś w tym momencie, co on chyba chciał poprawić, to ty. Ty go zacięłeś. Przycięłeś. Pokaż go. No ten już jest fajny. Takie powinny brać. Super. Trzymaj, wypuść rybę. Zakładamy nowy groszek na haczyk. No tu mają taką wypustkę i zakładamy jeden, do tego drugą sztukę. O, i wystaje tylko leciutko grocik. I taki zarzucamy. No i kolejna ryba. Co będzie? Klęk. To nie taki mały. Fajny. Nie, chyba jaś. Jaś? Zobaczymy jaki ogon. Czarny ogon, klęk. Mały klęk. Przesunął się haczyk. Chcieli tylko za wargę zaczepiać. Mały klęk. Ale cieszy. Widać jak ma, że wyżerał groch wymęcony. Pełno w pysku. Tak, pełno w pysku ma. Szymon mówi, że już kolejny klenik i że ten będzie ładniejszy. Ładny? No. Fajnie daje. Już się taki pół zrok robi.
Ja leszcza zaciąłeś. Leszcz się trafił na mnie. Fajna patelnia taka, nie? Konkretnie. O, patelka kilowa. Taki leszczyk. Fajny. Na groszek. Na groszek. Nie tylko plenie jazie. Kończymy łowienie na dzisiaj. Parę rybek udało się złowić. Szymon piękne sztuki powyciągał. Niestety dzisiaj mi się nic nie udało złowić. Ale fajda była. Tak więc zakładajcie groch na haczyki. Bierzcie tylko groszek, zanęcajcie. I na pewno wiosną złowicie fajne ryby. Jeżeli nie na spinning, to właśnie na grunt. Do następnego razu. Cześć.